Witamy serdecznie. Jest z nami fenomenalny Arkadiusz Krupa. Witamy serdecznie. Siema. Już w ciągu pierwszej rundy posłałeś swojego rywala 3 razy na dechy. No dobrze się stało. Ciężka praca w końcu owocuje. Rewelacja, było wszystko. Był pot, była krew, były łzy, było wszystko to, czego oczekują nasi widzowie, czego oczekują pasjonaci sztuk walki. No zgadzam się z tym. Chyba wszystko było. Ciężko pracuję na to, żeby właśnie w ringu te walki tak wyglądały, bo to jest mój team, który jest tutaj. Jest mój trener, któremu też dużo zawdzięczam. I wielkie brawa teraz dla nich wszystkich. Mam nadzieję, że kiedyś na najwyższym poziomie właśnie będziemy dawać takie walki, które będą wyglądać w ten sposób. No jeżeli chodzi o Team Tarnów, to innej opcji nie przewiduję. Ja też nie. A powiedz mi jeszcze, czy miałeś okazję wcześniej oglądać, patrzyłeś, jaki styl reprezentuje twój przeciwnik? To znaczy, tak, oglądaliśmy tam z trenerem jakąś jego walkę jedną. Ja nie jestem raczej z tych zawodników, który gdzieś tam analizuje przeciwnika. Po prostu wiedzieliśmy, gdzie leżą jego słabe punkty, wiedzieliśmy, gdzie są moje mocne punkty, no i na tym się skupiliśmy. Te twoje nogi, no naprawdę przepetarda. No nad tym cały czas pracujemy właśnie na sali treningowej. Fantastycznie. Tą bronią. To na nas właśnie pracuje tą bronią. To my mamy tam. Więc też tutaj zawdzięczam kolegom, że jeszcze przyjmują te nogi i tak dalej, są coraz cięższe. Fantastycznie. Czy jakieś masz plany, czy jest już coś na horyzoncie, coś zakontraktowane albo są jakieś rozmowy? To znaczy z tego, na dzień dzisiejszy nie mamy żadnych walk zawodowych, teraz będziemy się skupiać na amatorskiej karierze, na kadrze Polski, zbliża się w grudniu też Puchar Polski, zbliża się Puchar Europy, też to jest mój cel, no i na tym się teraz skupiamy po prostu. A teraz jeśli chodzi o trenera, 2 zawodników, 2 zwycięstwa, no duży wkład trenera teamu tutaj, jeżeli chodzi o ten mecz, o wynik meczu. To jest wkład wszystkich. To nie jest tylko moja zasługa, czy nawet zasługa Arka i Mateusza. Wszyscy na to pracujemy bardzo ciężko od lat. To nie trwa tydzień, dwa, trzy, tylko to trwa już kilka lat. Akurat ci zawodnicy, kiedy przyszli do naszego klubu, od pierwszych treningów było widać, że jak mają ustawioną głowę, że chcą wygrywać, chcą walczyć. Także tak naprawdę to jest 3-4 lata pracy już ciężkiej z nimi. No i powoli to zaczyna przynosić jakieś tam efekty. Ale zapieprzamy dalej i jedziemy po jeszcze większe trofea. Także to jest początek dopiero. Jeśli chodzi o klub, ma trener też któregoś z zawodników, którego gdzieś widzi na galach, czy to na rynku amatorskim, czy też na rynku zawodowym? Tak, jasne. Mamy bardzo dobrze rozwiniętą sekcję, bardzo dobrze rozwinięty klub w Tarnowie, mocną ekipę i tak jak tutaj chłopaki już dają sobie radę i wygrywają z mocnymi zawodnikami z Europy zawodowe pojedynki. Mamy też dużo chłopaków i dziewczyny, które walczą amatorsko i też przywożą medale z Mistrzostw Polski i to też jest taki fajny narybek, który gdzieś kiedyś będzie zawodowo, prawda, zawodowo się realizował. Czekamy, rozwijamy się, trenujemy, nie zwalniamy tempa, tylko właśnie wręcz przeciwnie, przyspieszamy, nakręcamy się, każdy taki takie zwycięstwo jak dzisiaj dodaje nam skrzydeł, dodaje nam takiej energii, powera, tak żeby pracować jeszcze ciężej. Wielki szacunek tutaj dla chłopaków. Dzisiaj zrobili kawał dobrej roboty. Także gratulacje. Graty. No to co, śpiewamy. Dawaj, tak. La 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 la. Wspaniały doping, dziękujemy! Daj Jim Tarnów! To jest najlepszy! Daj Jim Tarnów! To jest najlepszy! Daj Jim Tarnów! Dziękuję ślicznie!